Przy okazji świątecznych odcinków zawsze przychodzi taki moment, że czuję się jak pani na wielkim kiermaszu, bo jest tu zawsze mnóstwo rzeczy. To są prezenty do 50 zł. Tak, jest ich naprawdę dużo dla każdej grupy wiekowej. Chodźcie zobaczyć ten odcinek, a przekonacie się, jak fajne rzeczy można kupić w tej kwocie. Słuchajcie, uprzedzam, że kolejność pokazywanych produktów jest zupełnie przypadkowa. To co? Lecimy. Lista prezentów do 50 zł. Zeszyty kreatywne marki Janod z zestawem naklejek i serią kolorowanek, gdzie mamy postać do uzupełnienia naklejkami i reszta do pokolorowania, czyli taka nietypowa kreatywna kolorowanka. Bardzo śmieszna rzecz, czyli chyba najmniejsze przebranie, jakie widziałam. Opaska równocześnie z maską i z uszkami. Czyli jednym ruchem możemy się zamienić na przykład w żyrafę. Jeśli szukacie czegoś takiego słodziutkiego dla Bobasa, to Wasze oczekiwania powinny spełnić taki zestaw skarpetek. Naprawdę są nieduże. O, na małe stópeczki. Boże Narodzenie to raczej nie jest sezon na grę w piłkę na dworzu, ale to jest najfajniejsza piłka do zabawy również w domu, jaką znam, a na dworzu jest w ogóle fenomenalna. To jest piłka marki Scrunch, która ma taki zaworek. O, wyjmujemy zaworek, a później przez taką rurkę piłkę dmuchamy. I to jest najfajniejsza piłka. Ona jest z bardzo przyjemnej gumy, super się odbija i jest świetna do zabawy dla dzieciaków, a po spuszczeniu powietrza można ją schować sobie w kieszeni. Super bezpieczne lakiery dla dzieci do paznokci. Pojedyncze bądź w zestawach. Zestawy się nie mieszczą w 50 zł i w zestawach są mniejsze buteleczki. Ale te lakiery są w dwóch rodzajach. Są podstawowe, czyli te i one się zmywają po prostu wodą. Wystarczy umyć rączki, potrzeć te paznokietki i zmywają się. A te są w wersji peel-off. To są takie, że z tego lakieru powstaje jakby naklejka, którą zdejmujemy sobie pociągnięciem z paznokcia. Moim zdaniem absolutnie najpiękniejsze akcesoria do włosów i biżuteria dla dzieci. Wisiorki, spinki, opaski. Jest tego mnóstwo do wyboru u nas na stronie. Marka Meri Meri i to są rzeczy, które są naprawdę świetnej jakości. One są dopracowane w najmniejszych detalach i zawsze jest efekt wow. Dwa rodzaje małych projektorów. Jeden wyświetla na gwiazdy na suficie, tylko musi być ciemno. To jest zrobione z czegoś, co przypomina trochę kliszę do aparatu, więc to jest raczej delikatne, nie możemy tym uderzać, ale efekt na suficie w ciemnym pokoju jest naprawdę śliczny. Albo drugi, tematyczny. Tutaj mamy na przykład dzikie zwierzęta i tutaj mamy z kolei takie, o, odsuwamy, wsuwamy, przekręcamy i w ten sposób możemy na ścianie wyświetlać sobie zdjęcia zwierząt. Tutaj regulujemy ostrość. Moje ukochane klocki plus plus. Jeżeli widzieliście już odcinek z prezentami dla dzieci powyżej 5 roku życia, to tam były takie duże zestawy. A tutaj są te niewielkie, po 170 elementów, ale jest duży wybór wzorów. I one są, to nie jest taki przypadkowy miks tych klocków, tylko one zawsze są tak dedykowane, żeby coś konkretnego zbudować. Tutaj na przykład jest wyścigówka, a tutaj mam konia z wodą w poidełku i z kwiatkami już gotowe. Natomiast jest mnóstwo wzorów do wyboru i oczywiście z tych klocków można też zbudować mnóstwo innych rzeczy, a nie tylko to, co jest pokazane na obrazku. Instrukcja jest bardzo przejrzysta, a klocki są naprawdę fenomenalne. Przewlekanki, czyli świetna zabawa taka zręcznościowa wręcz dla dzieci od 3 roku życia mniej więcej. Mamy takie tabliczki z jakimś motywem, tutaj mamy akurat pieska i kostkę i kolorowe sznurówki do przeplatania. Zabawa polega na przeplataniu, ale dla małych rączek to jest naprawdę poważny test cierpliwości, zręczności i koncentracji. A później ile radości z gotowego przeplecionego rysunku. Kalejdoskopy, czyli świetna gra obrazem. Parę koralików, małe lustereczko i okienko do patrzenia i efekt jest magiczny, jak sami wiecie, bo kto z nas nie miał kalejdoskopu. Mogą być od Scratcha takie metalowe i od matpapi bardziej tekturowe, ale w obu efekt jest fenomenalny. Pluj, czyli jedna z najbardziej fascynujących zabawek do kąpieli. To są takie kulki, które możemy otworzyć i wyczyścić w środku. I teraz tak, na czym polega zabawa z nimi? Po pierwsze, wkładamy pod wodę i tu są takie małe pum, 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 bąbelki. ulatują, bo nabiera kulka powietrza, a później w momencie, kiedy ta kulka jest już pełna wody, jeżeli tu przytrzymamy palec, ta woda nie leci. Jeżeli puścimy, ona powolutku spada, taki deszczyk robi. W związku z tym dla małych dzieci ta sztuczka z odrywaniem i przykładaniem palca naprawdę jest jak magia, a jest to przecież wstęp do nauki fizyki. Pięknie pakowane, niezwykle kolorowe zestawy gumek do ścierania. Gry w karty w praktycznych, fajnych pudełkach metalowych. O, karty standardowej wielkości. W zależności od zestawu są różne gry do rozegrania, bo to nie jest tradycyjna talia, ale jejku, gry karciane są zawsze fajne, bo są niewielkie, poręczne i można się fajnie z dzieciakami bawić. Bardzo różnorodne zestawy kreatywne od marki Janod. Tutaj mamy na przykład taką wysypywankę z brokatami. Tutaj mamy obrazki do uzupełniania takimi błyszczącą folią, więc one wychodzą takie pełne połysku. Tutaj mamy na przykład do zrobienia takie maski metodą wydrapywania. O, czyli maski bazowe są takie czarne, a wyjściową formą już są takie maski kolorowe. Więc w zależności od tego, jaka forma takiej zabawy plastycznej jest ulubiona przez Wasze dzieci, pewnie uda Wam się dopasować do tego zestaw. Ja myślę, że kto zna mamagama, ten już zna gry The Purple Cow, czyli magnetyczne mini gry po 29 zł. I ich jest w tej chwili już chyba kilkanaście do wyboru, więc macie gry dla różnych przedziałów wiekowych, od takich popularnych typu szachy, warcaby, kółko i krzyżyk, przez tangram i mniej znane typu jakieś tam gry takie nawet z kostką i pionkami. A do różnych małych gier dołączyły też marki Derek's London, na przykład domino. Takie tradycyjne, zobaczcie, fajne, drewniane, ale w małej szkatułce i jeżeli ktoś nie ma, to też pewnie jest to fajny pomysł na prezent taki właśnie w takiej formie. Zestawy koralików marki Janod. Same koraliki są w takich ślicznych słoiczkach, są różne kompozycje kolorystyczne i zobaczcie, tutaj jest przykład, o, wisiorka na przykład zrobionego z tych koralików. Są też oczywiście w zestawie żyłki i zapięcia. Farba w kredce, czyli jedne z najfajniejszych kredek dla małych dzieci. To są takie sztyfty, trochę jak klej w sztyfcie. I to, co jest fajne, to to, że są niezwykle wyraźnie rysują. Widzicie, ta kreska jest tak wyraźna, że dziecko od razu ma poczucie wielkiego dzieła i ogromnego sukcesu artystycznego. Drewniane klocki Kubika i Wasza ulubiona pozycja z ich oferty, czyli wieże i kamieniczki. Teraz również kamieniczki w wersji mini. To były te klasyczne duże. Tutaj są wieże, które są takie nie do końca proste, a teraz są też takie małe kamieniczki. To polega na układaniu po prostu klocka na klocku w odpowiedniej kolejności, tak żeby do siebie pasowały i tym samym budowaniu takich wieżyczek, co dla dzieci w pewnym wieku jest dużą atrakcją. Nocne niebo rozgwieżdżone, czyli zestaw fluorescencyjnych gwiazdek do przyklejania w pokoju, na suficie, na ścianie, przy łóżku, żeby tak trochę urozmaicić. Różne rodzaje wydrapywanek, czyli czarnych kartek, po których piszemy takim plastikowym bądź drewnianym patyczkiem, odsłaniając tym samym obrazki. Tutaj mamy na przykład taki zestaw zimowy, gdzie mamy obrazki do dokończenia. A tutaj mamy planszę ze zwierzątkami. Słuchajcie, chyba nie muszę Wam tłumaczyć, że książek do 50 zł to w ogóle można kupić całą bibliotekę. Ale ja wybrałam dwie konkretne pozycje. Jedna to jest rekiny, dlatego że osobiście mnie zafascynował artykuł, który przeczytałam o tym, jak niezwykle ważne są rekiny w naszym całym ekosystemie i jak bardzo są zagrożone w tej chwili i jak warto o nie dbać. I tutaj w tej książce jest mnóstwo wiedzy właśnie o rekinach, więc myślę, że zaciekawi wiele dzieciaków. I też ponieważ świadomość potrzeby ochrony środowiska bardzo rośnie właśnie wśród naszych dzieci, to też bardzo fajna pozycja dla młodszych niż te rekiny, czyli Księga Ratujmy Ziemię. Są różne gry, zabawy, ale wszystkie wokół tego tematu ochrony środowiska, rozsądniejszego gospodarowania naszymi zasobami, unikania plastiku i bardzo fajna pozycja z serii Akademia Mądrego Dziecka z wydawnictwa Egmont. Ja bardzo lubię książki dla dzieci i w ogóle zabawki, w których są zdjęcia, nie rysunki, ale zdjęcia. Oczywiście nie powinny być tylko takie, ale zawsze fajnie dla odmiany od rysunków mieć. I to są książki, to jest pierwsze moje 100 słów, 101 zwierząt i pojazdów. To są książki z okienkami, gdzie zawsze się kryje na przykład, są w zależności od tematu danej strony, nazwy kolorów, tutaj są odgłosy, o i tutaj mamy cień i zdjęcie. No sami przyznacie, tych opcji z prezentami do 50 zł jest naprawdę dużo. Wpadajcie do nas na stronę, linki do wszystkich produktów tam poniżej odcinka. Zapraszam Was serdecznie na mamagama.pl.